żołnierzem Rzeczypospolitej. Zadzwonić do koleżanki, sprawdzić coś na fejsie, czy tam gdzieś na Instagramie, co się dzieje. No trudno sobie takie życie wyobrazić. Tak samo w wojsku. Każdy przełożony dowódca, żeby mógł wydać rozkazy, mieć kontakt z swoimi przełożonymi, musi do tego mieć środki. Takimi środkami są środki łączności. Nie jesteśmy jednostką pierwszorzutową. Zabezpieczamy stanowiska dowodzenia naczelnego wodza. Kto to jest naczelny wódz? Czy wam już to tłumaczono? Jestem zadowolony z kształcenia w tej szkole. Jest tutaj fajna atmosfera. Wiadomo, że w każdej szkole jest tutaj, są wiadomo jakieś odchyły, aczkolwiek jest tutaj bardzo przyzwoicie i bardzo mi się to tutaj podoba. No, służba wojskowa to nie przelewki. Może się komuś wydaje, że zrobi karierę, wyjadę sobie na misję, wyjedzie sobie dana osoba na misję i tam przeżyje jakąś przygodę. Ale tak jak właśnie pan major zwrócił uwagę, to jest naprawdę zajęcie, służba dla twardzieli. To, bo to trzeba być i wrażliwym człowiekiem, ale też trzeba być zdecydowanym, odważnym, no nieraz zdeterminowanym. A kto, jak nie wojsko, jest w stanie rozśrodkować ludność, przemieścić, zabezpieczyć teren? No tak, jak ty to postrzegasz? Bo właśnie może młody człowiek nie jeden sobie myśli, że to tak sobie przepłynie przez służbę wojskową i tam będzie wyłącznie tylko light. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o naszą psychikę. I faktycznie, jeżeli nie jesteśmy na to gotowi, to może lepiej sobie odpuścić, bo nie jest to na pewno tak łatwe, jak niektórym się może wydawać. Tutaj na pewno trzeba się na to godzić z pewnymi rygorami, które panują w wojsku. Przede wszystkim dostosować do dyscypliny panującej, tak? Dawaj. Tutaj uczniowie tej szkoły, poza zajęciami typowo szkolnymi, też wyjeżdżają na różnego rodzaju szkolenia poligonowe, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. Jak to wygląda? To znaczy, to jest tak, że wyjeżdżamy. Tam mamy bodajże 3 dni i mamy pewne zadania do wykonania. Jest moim zdaniem bardzo ciekawie, bo możemy dużo się wtedy nauczyć wytrwałości, jak przetrwać, kiedy mamy jakąś pewną trudną sytuację i tak dalej. Moim zdaniem w życiu się może to bardzo przydać, ponieważ w pewnych sytuacjach niektórzy nie mogą sobie poradzić. Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Służba wojskowa i służba mundurowa, policyjna, tak jak w twoim wypadku, no to jest na pewno bardzo trudna dziedzina, no bo tutaj osoba, każda z nas jakąś tą wrażliwość swoją posiada, ale też musi pokonywać własne słabości, własne opory. To znaczy, da się to wyćwiczyć. Trzeba po prostu dać siebie wszystko, wtedy może być tak, że damy sobie w pewnym sensie jakąś radę, możemy w pewien sposób pokonać. W dzisiejszym programie szkolnictwo wojskowe to podstawa, na której bazuje siła polskiej armii. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedzimy centra szkolenia, gdzie ćwiczą żołnierze od elewów służby.